Magazyn Pierwsza Klasa, więc magazyn traktujący o pierwszej lidze na kanale sportowym. Odcinek drugi. Zaczynamy, bo zaczęła się także runda wiosenna. Dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o tym wszystkim, co wydarzyło się do tej pory w pierwszej lidze, w 21 kolejce, a wydarzyło się całkiem sporo. Dzisiaj moimi gośćmi w studiu Szymon Janczyk. Dzień dobry. Mateusz Rokoszewski. Dzień dobry. A więc panowie, którzy zarywają noce, żeby nadrabiać wszystkie mecze z pierwszoligowych boisk. Panowie, jeden mecz, który wysuwa się na prowadzenie w tej kolejce, to starcie Widzewa z Arką. Mecz szczególny ze względu na liczbę bramek. Mecz szczególny na to, że Widzew w końcu przegrywa u siebie i że traci aż 5 bramek. Taka sytuacja nie zdarzyła się od wielu, wielu lat w Łodzi, a na pewno nie w meczu ligowym. Przed meczem raczej mało kto zakładał, że akurat takim wynikiem zakończy się to spotkanie. Raczej Widzew był faworytem. Jeżeli patrzymy na wynik 2-5 z perspektywy Widzewa, no to dzisiaj mówimy o dużej niespodziance, duży falstart drużyny z Łodzi. Powiedziałeś, że ten mecz wysuwa się na czoła. Ja mam wrażenie, że on zdoblował wręcz drugiego w tej stawce zawodnika, bo no, kapitalne widowisko, gdybyśmy mieli oglądać taki mecz na poziomie Ekstraklasy, to pewnie też byśmy mocno nie narzekali. I tu nawet nie chodzi o liczbę bramek, bo ta liczba bramek jest imponująca, ale ona wynikała też poniekąd z błędów indywidualnych poszczególnych zawodników, choćby rzuty karne, bo o ile no, nie można się uchronić przed tym, co zrobił Adam Deja, przynajmniej moim zdaniem bramkarz nie mógł zrobić rakieta, więcej, prawdziwa rakieta. No to też, no to tych karnych na przykład można było uniknąć. I tak sobie patrzę na to trochę z perspektywy Janusza Niedźwiedzia, który w swoim życiu 3 razy rywalizował z Arką Gdynia, raz jako trener Górnika Polkowice, 2 razy jako trener Widzewa i ma w tych meczach 0 punktów i bilans bramkowy 3-13, bo ten mecz z Górnikiem Polkowice w Pucharze Polski też przegrał 0-5. Generalnie no, Widzew ma bardzo słaby bilans w tym meczu, znaczy w tym dwumeczu z Arką Gdynia w tym sezonie, bo w pierwszym meczu też było 3-1 dla Arki, ale myślę, że na ten mecz, czy na ten występ Widzewa warto spojrzeć przede wszystkim z perspektywy defensywy, bo my już się zastanawialiśmy wcześniej, co zrobi Widzew, żeby poprawić grę w obronie, bo no, Widzew jest na miejscu premiowanym bezpośrednim awansem, ale jak sobie zajrzymy w tabelę, no to tam łatwo można zobaczyć, że mniej bramek straciła Skraczen, Stochowa w rundzie jesiennej, mniej bramek stracił Chrobry, Głogów, czyli drużyny, które pewnie nie włączą się do tej walki, nawet o miejsce w szóstce. Widzew zrobił ciekawy transfer do tej linii defensywnej, ale na razie ten ciekawy transfer, i mówię tutaj ciekawy transfer, bo jeszcze nie chcę ryzykować wymowy nazwiska tego piłkarza. Kreuzrigler. No, tak, Kreuzrigler siedział na ławce rezerwowych, pojawił się na boisku w drugiej połowie, a stoperzy zagrali jednak słabo. Szczególnie moim zdaniem Daniel Tanżyna. Tak wygląda tabela pierwszej ligi. Oczywiście jeszcze nie wszystkie spotkania rozegrane. Ta porażka w Łodzi oczywiście sprawia, że zacierają ręce w Legnicy. Mieć swoje spotkanie dopiero zagra w poniedziałek ze Skrą Częstochowa. O tym meczu też będziemy mówić. Natomiast Szymon, Arka zagrała naprawdę ofensywną piłkę. Patrząc nawet na wyjściowy skład, Ryszard Tarasiewicz zmieścił no niemal wszystkich ofensywnych piłkarzy w wyjściowej jedenastce. Odważna decyzja, która się w 100% opłaciła, bo druga połowa zwłaszcza, to była już pełna dominacja i Widzewa tak naprawdę no, nic już nie mogło wtedy uratować. No tak, ten mecz tak się też troszkę powoli rozkręcał, bo ta pierwsza połowa nie była jeszcze aż tak emocjonująca. Natomiast no, Arka zawsze była takim zespołem już jesienią, który miał bardzo mocną ofensywę i troszkę taką mniej pewną defensywę. Zespół, który ma młodych zawodników z przodu, ale też jednocześnie takich, którzy zapewniają ten polot i w driblingu, i w jakimś kreowaniu sytuacji, więc no to nie dziwi. Jak gdzieś też z Pawłem Paczulem jeszcze w audycji Trójmiasto jest nasz, kiedy mnie zapytał, co może być taką niespodzianką Arki, co może być takim punktem zwrotnym tej wiosny, powiedziałem, że jeśli Adam Deja odzyska tę formę z poprzedniego sezonu, bo ta jesień nie była aż tak udana, no to może właśnie to będzie taki klucz do sukcesu. I faktycznie ten gol, 5. gol z rzutu wolnego w jego karierze, 4. dla Arki, no myślę, że też będzie jakimś przełamaniem dla Dei, którego w takiej roli jak w poprzednim sezonie jesienią właśnie Arce brakowało. No oczywiście inni zawodnicy ofensywni, tutaj Hubert Adamczyk to jest taki piłkarz, który praktycznie co mecz błyszczy, więc też no, może moglibyśmy go chwalić co tydzień. On miał udział w zasadzie wszystkich bramkach, bo tam nawet ta ostatnia, gdzie on akurat nie wykonywał rzutu karnego, ale to on dośrodkowywał tę piłkę, kiedy zawodnik Arki był faulowany i kiedy ten rzut karny został podyktowany. Więc no, mając
takich piłkarzy jak Adamczyk w ofensywie, to naprawdę można grać odważną piłkę i cieszę też, że Arka z tego skorzystała. No oczywiście też dobitnie tak do podłogi wciskując, dociskając Widzew w tym ich najbardziej czułym punkcie, czyli w obronie kontrataku, bo to jest taka rzecz, która była bolączką Widzewa też w rundzie jesiennej właśnie. Arka zaczęła ten sezon od dużej nieskuteczności. Widać, że Ryszard Tarasiewicz i zespół przepracowali ten aspekt, bo 6 strzałów w tym meczu, 5 goli. Różni strzelcy. Dzisiaj ofensywa Arki nie opiera się tylko na jednym zawodniku. Dzisiaj za ofensywę odpowiedzialność bierze zdecydowanie większa liczba piłkarzy. Roki, wiem, że chciałeś pogadać o Adam Deja Show. Na pewno no zawodnik, który skradł piłkarz, serca tak. tym golem. Trochę Szymon powiedział, bo ja też mam takie poczucie, że Arce jesienią właśnie brakowało Adama Deji, który no w mojej ocenie w tym poprzednim sezonie był chyba nawet najlepszym piłkarzem w pierwszej lidze. Przed finałem Pucharu Polski nawet pisaliśmy, że to może być taka nadzieja Arki na coś zaskakującego w tym finale. Tak. Często było tak, że często wskazujemy tych bardziej ofensywnych zawodników, gdy wybieramy najlepszych, no ale tutaj Adam Deja odwalał kapitalną robotę i te stałe, nawet nie stałe fragmenty gry, choć one też, ale strzały z dalszej odległości, bo Adam Deja w poprzednim sezonie strzelił 6 goli, generalnie 5 zza pola karnego i to jest naprawdę kapitalny wynik, już nie licząc tego, że jednego z połówki w meczu z Zagłębiem Sosnowiec, ale 5 spoza pola karnego, jak sobie popatrzymy na przykład na Ekstraklasę w tym sezonie, no to dwaj najskuteczniejsi piłkarze z dalszej odległości, to Eric Exposito i Patryk Krzyż, obaj mają, za chwilę zmierzą się w meczu derbowym, ale oni mają po 4 gole, to pokazuje, że to jest naprawdę dobry wynik, powiedziałbym taki wynik na poziomie Iwiego Lopeza w formie i trochę nam tego brakowało jesienią, ale już w tym meczu, który Arka wygrała bardzo wysoko ze Stomilem Olsztyn, Adam Deja też strzelił gola z dystansu, długo kazał na siebie czekać, ale w końcu odpalił i może rzeczywiście to będzie moment zwrotny, przy czym wydaje mi się, że generalnie znaleźlibyśmy przynajmniej, 5, 6, może 7 trenerów w Ekstraklasie, którzy chcieliby mieć środek pola Milewski, Deja, Aleman, Adamczyk. Plus ci piłkarze, którzy jeszcze siedzą na ławce rezerwowych i mogą się na boisku pojawić. To moim zdaniem jest bardzo ważne, ale też myślę, że Arka może trochę wygrać na takiej stabilizacji, bo jak sobie popatrzymy na ten klub od przyjścia Kołakowskich, no to w zasadzie jest ciągła wymiana. Tam trochę drzwi obrotowe na wejściu do klubu. Jeden wchodzi, drugi wychodzi, jeden wchodzi, drugi wychodzi. A to okienko było trochę inaczej. Arka oczywiście straciła ważnych zawodników. Myślę, że Walkarsen nie chciała tracić, ale to podobno jest tam inna, trochę zaboiskowa historia. Kasperkiewicz poszedł do Ekstraklasy. To też był bardzo ważny piłkarz. Poza tym Maciej Rosołek może nie miał udanej jesieni, na pewno nie miał udanej jesieni, ale wcześniej... Zawsze lepiej mieć takiego zawodnika z przodu niż nie mieć, zwłaszcza, że on, jeśli dobrze pamiętam, jest jeszcze młodzieżowcem. To jest chyba 2001. Tak. Też wrócił do Legii Warszawa. Ale nie było też tak, że nagle pojawiło się 8 nowych zawodników w Arce Gdynia i będziemy mieli wielkie przemeblowanie. Te wzmocnienia czy uzupełnienia składu były takie punktowe, bo wiadomo, tu Bunoza, tutaj Mateusz Kuzimski, który oczywiście nie zastąpi Rosołka jako młodzieżowca, ale ma go zastąpić w ataku. Zresztą Kuzimskiego Jarosław Kołakowski chciał ściągnąć już wcześniej, kiedy ten odchodził do Warty Poznań. Tak. I to był właśnie ten argument, że Kuzimski chciał spróbować swoich sił w Ekstraklasie i dlatego nie wybrał oferty Arki, która chyba finansowo była nawet lepsza w tamtym momencie. Tak więc tutaj Arka korzysta na tym, że ten piłkarz przegrywał rywalizację dość wyraźnie z Adamem Zierelakiem i on też może pomóc. Tam jeszcze Zmorzyński, też takie ciekawe nazwisko. Może... Solidny drugoligowiec. Tak, jak hiszpański taki transfer, na uzupełnienie składu. No i to tak się zaczyna powoli składać. Ja oczywiście nie mam przekonania do Bunozy i do Dobrotki tak na dłuższą metę w tej obronie, ale doceniam, że jakieś wnioski są wyciągane i to nie jest wszystko robione już tak mocno na hura, bo w Arce było sporo piłkarzy, którzy jeszcze nie pokazywali swojego potencjału, na przykład Sebastian Milewski, z którym będziemy rozmawiać, jeśli mogę zdradzić. No już zdradziłeś, za moment kończymy się z Sebastianem Milewskim, natomiast jeszcze jedno nazwisko, Karol Czubak, 22-latek, poprzedni sezon w Widzewie, nieudany, natomiast wygląda na to, że w Arce się odbudował. Ciekawa postać, bo już na poziomie drugiej ligi strzelał bramki, 17 goli dla Bytowi, teraz 7 goli dla Arki, sam otwarcie przyznaje, że celuje w 15, z 10 też będzie zadowolony. Myślę, że te 10 to spokojnie zostanie osiągnięte, jeżeli tak ofensywnie dalej Arka będzie grała. Ryszard Tarasiewicz naprawdę wykonał kawał dobrej roboty. Piłkarze też po tym meczu wspominali, że ten okres przygotowawczy był mocny, czuli go w nogach, natomiast wygląda na to, że może przynieść efekt. Ja chciałbym tylko wspomnieć, zanim może przejdziemy do tego, że dwóch chłopaków, którzy strzelali bramki w tej kolejce, czyli Piotr Janczukowicz z UKS-u i Karol Czubak z Arki Gdynia, pochodzą spod ręki trenera Ryszarda Henryka z Małych Sycewic spod Słupska, tak więc wypada to doceniać.
No tak, to te pierwsze kluby zawsze są ważne w rozwoju piłkarza. Tam kiedyś zresztą chyba pisałeś artykuł. Tak, byli na czystach w Barcelonie, tak? Tak, tak. Ale akurat Janczukowicz się nie załapał. Czubak pojechał. Czubak może do Barcelony już nie trafi w swojej karierze, natomiast no, trochę się odbudował. Też drugi raz strzela Widzewowi bramkę, czyli znowu trochę się odgrywa na tej drużynie, gdzie też no, to nie było tak, że z Łodzi go tak odstrzelono bez powodu i pochopnie, tylko były jasne sygnały ku temu, że po prostu to nie jest dobre miejsce dla niego. No ale pamiętamy też, jesienią był taki moment, kiedy Dariusz Marzec z niewiadomych powodów na niego nie stawiał, więc myślę, że faktycznie to 10 bramek to jest taki realny cel, jeśli on będzie grał już regularnie, a wygląda na to, że u trenera Tarasiewicza właśnie będzie występował już bardzo regularnie. Przy czym Kuzimski to też piłkarz, którego nie można lekceważyć, no i są te opcje, no bo jednak Żebrowski zagrać i na skrzydle i ewentualnie w Siemaszku strzela w sparingach. Tak, jest, wiesz, masz Kobackiego, który pewnie no, bardziej będzie traktowany jako wahadłowy, ale wydaje mi się, że on też ma taki ofensywny potencjał, że może zagrać na różnych pozycjach, bo też wydaje mi się, że jest taki fajny komfort. Bardziej się boję o tę linię defensywną. Już we wtorek mecz Pucharu Polski dla Arki Gdynia. Starcie z Rakowem Częstochowa. Faworytem nie będą, natomiast no, pokazali, że chyba nie muszą się obawiać specjalnie tego meczu. To nie jest tak, że tutaj będą grali ten mecz na ścięciu głowy, bo może jakaś niespodzianka. Waszym zdaniem jest realna? Znaczy, ciekawe jest w ogóle to, że będziemy mogli sobie porównać, znaczy teraz możemy nawet porównać, czy Arka w tamtym sezonie miała większe szanse z Rakowem, czy ta obecna Arka ma jednak większe szanse z Rakowem. No i, no i szczerze mówiąc, jakoś nie mam przekonania, że ta Arka, która dotarła do finału, mimo że to była ścieżka no, pełna sukcesów dla pierwszoligowca, nie mam przekonania, że tamta Arka była silniejsza od tej. Wydaje mi się, że jednak ta obecna ma troszkę więcej argumentów. Może nie jakoś wiele więcej, ale troszkę więcej na pewno. Sebastian Milewski jest naszym gościem. Mateusz, zaraz wrócimy do ciebie. Zawodnik Arki Gdynia, zadowolony zawodnik Arki Gdynia po tym, co wydarzyło się w Łodzi. Witamy Sebastian na antenie. Witam, cześć. Humory dopisują po tym, co wydarzyło się w Łodzi. Arka no, demoluje Widzew, bo rzadko się zdarza, żeby Widzew w lidze tracił aż 5 bramek. Jakie nastroje po tym spotkaniu? Co między sobą mówiliście po meczu w Łodzi? No na pewno po takim meczu nie mogą być jakieś złe humory, dlatego też się cieszymy, że udało nam się tak zaingerować na rundę wiosenną. A po meczu samym, no co, sami tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać po tym meczu, po drużynie Widzewa, bo po okresie przygotowawczym różnie to wygląda, ale my byliśmy mega zmobilizowani na ten mecz, skupieni już od, tak naprawdę w skupieniu się przygotowywaliśmy do tego spotkania już od dłuższego czasu, także to przyniosło takie pożądane nasze pożądane rezultaty i cieszymy się z tego, że po prostu nam się udało no, takim wynikiem rozpocząć tę rundę wiosenną. Twoi koledzy podkreślają to, że Arka jest bardzo dobrze przygotowana motorycznie do tej rundy. Ty też to odczułeś? Ten okres przygotowawczy rzeczywiście był ciężki dla was, ale będziecie z niego później czerpać korzyści? Tak, tak, to zdecydowanie. To myślę, że każdy z nas tutaj w drużynie odczuwa i nie było lekko podczas tego okresu przygotowawczego, także no, trzeba było przetrwać ten okres, ale no, już widzimy, że będziemy po prostu lepiej fizycznie wyglądali na tym boisku. No i mam nadzieję, że to przyniesie nam same korzyści. Ty długo zastanawiałeś się nad ofertą przejścia do pierwszej ligi, no bo jednak dałeś się poznać przez kilka sezonów w Ekstraklasie. Po tym awansie z Zagłębiem Sosnowiec, później Piast Gliwice. Teraz zejście poziom niżej. Ta opcja Arki Gdynia przez ciebie była bardzo długo rozpatrywana, czy dosyć szybko się zdecydowałeś? Może nie tak dosyć szybko, ale u mnie też była trochę skomplikowana sytuacja zdrowotna, bo podczas rundy wiosennej właśnie w Piaście w poprzednim sezonie doznałem urazu, który mnie wykluczył na dosyć długo i też po prostu musiałem wybrać taką ofertę, która na tamten moment była najbardziej odpowiednia dla mnie i wydaje mi się, że właśnie ten ruch do Arki był takim dobrym krokiem. No i szedłem tutaj po prostu szukać regularnej gry, bo podczas tej rundy wiosennej w Piaście już nie było mi dane grać tyle, ile chciałbym. Ale rozumiem, że celem nadal jest Ekstraklasa, obojętnie czy z Arką, czy z innym klubem. Chcesz wrócić do najwyższego grania? No pewnie, że tak, pewnie. W tym sezonie walczymy o to, żeby wrócić do elity no i mam nadzieję, że uda nam się ten cel osiągnąć, bo tak jak mówię, zimę naprawdę mocno przepracowaliśmy, poświęciliśmy się mocno właśnie pracy na treningach
i teraz po prostu trzeba przełożyć to na mecze i mam nadzieję, że ten sezon skończymy z założonym celem przed sezonem, który sobie zakładaliśmy przed sezonem. Powiedz nam, jak wygląda współpraca z Ryszardem Tarasiewiczem. Jego zespoły generalnie odznaczały się tym, że to przygotowanie motoryczne rzeczywiście było na wysokim poziomie. I też chciałem dopytać o przerwę, no bo Arka na drugą połowę wyszła jakby podwójnie zmotywowana. Do przerwy 1-1, później dopiero wasz festiwal strzelecki. Coś się wydarzyło szczególnego w szatni podczas tego spotkania? Nie, w szatni w przerwie nic się szczególnego nie wydarzyło, ale my już przed spotkaniem byliśmy tak pozytywnie nastawieni, tacy mega zmobilizowani i chcieliśmy wyjść i po prostu walczyć na tym boisku, żeby jeden za drugim umierał i wydaje mi się, że z boku było to widoczne, ale teraz będzie właśnie najtrudniejsze, żeby w każdym meczu, z meczu na mecz, żeby tak to wyglądało, żeby właśnie takie odpowiednie nastawienie utrzymać, ale jeśli uda nam się to zrobić, to myślę, że i z takim podejściem podchodzić do każdego następnego spotkania, to jestem może niespokojny o wynik, ale po prostu wiem, że możemy dużo osiągnąć. Jak wy pod względem taktycznym przygotowaliście się do tego spotkania? Może zdradzisz kilka szczegółów, no bo już jest po meczu, więc wygodnie o tym mówić. A też wykorzystaliście tak do bólu te słabe punkty Widzewa, jak choćby no, ten problem z bronieniem przy kontratakach. No tak, właśnie wiedzieliśmy, że mamy problem z tym, ale szczerze mówiąc te kontrataki tak nie nastawialiśmy aż tak mocno się na nie. One wychodziły po prostu tak samo same z siebie, z gry. I fajnie, że w drugiej połowie udało nam się te trzy bramki szybko strzelić, to już dużo spokojniej nam się wiadomo wtedy grało. Ale jeśli chodzi właśnie o samo przygotowanie taktyczne do meczu, to chcieliśmy się trochę cofnąć, dać pole do rozgrywania Widzewowi, a wydaje mi się, że w dobrym stopniu dobrze się broniliśmy po prostu i Widzew miał problemy z tworzeniem sobie jakichś sytuacji. Jedynie końcówka tej pierwszej połowy była taka, że trochę na nas naciskali i stworzyli sobie sporo stałych fragmentów i to było takie, wydaje mi się, największe zagrożenie dla nas, bo mieli też szeroki wachlarz możliwości tych rozegrań rzutów rożnych czy wolnych. No z rzutu wolnego nawet bramkę straciliśmy, ale właśnie fajnie, że z tych kontr w tym meczu udawało nam się fajnie wychodzić i no, strzelać bramki. A jak ty się odnajdujesz znowu jako gracz typowo środka pola? Bo no wiemy, że Waldemar Fornalik trochę z konieczności próbował robić ciebie czy to skrzydłowego, czy to bardziej ofensywnego pomocnika, który wystawiany jest na różnych pozycjach, a tutaj w Arce wydaje się, że no, za to będą odpowiedzialni inni piłkarze, a ty znowu będziesz mógł się skupić na tej robocie, którą wykonywałeś chociażby w Zagłębiu Sosnowiec, gdzieś obok Adama Dei, oczywiście nie przesądzając, że cały czas będziesz trzymał miejsce w podstawowym składzie. No pewnie. Ja się czuję dobrze tutaj na środku, dużo lepiej niż na tym skrzydle, to wiadomo, bo tutaj całe życie grałem, tam właśnie w Piaście jedynie miałem epizody gry na tym skrzydle u trenera Fornalika, ale no, najlepiej czuję się w środku pola i na skrzydłach, aktualnie u nas na wahadłach, czy na właśnie ofensywni zawodnicy są naprawdę dobrej dyspozycji, są dobrymi zawodnikami, no nie ma co ukrywać, to Aleman, Adamczyk, to oni są u nas od rozgrywania, ja bardziej wydaje mi się, że akurat w tym ustawieniu jestem trochę od zabezpieczenia ich z tyłu, ale póki co gra nam się dobrze, czy z Adasiem Dejką w środku, czy tam właśnie z Hubiem Adamczykiem, czy z Krystianem Alemanem. Sebastian, z tyłu głowy mieliście ten wtorkowy mecz z Rakowem Częstochowa, czy tylko Widzew wyłącznie i dopiero teraz się skupiacie na zespole z Częstochowy, bo no, duża szansa na to, żeby osiągnąć coś w Pucharze Polski. To jest już ćwierćfinał. Faworytem nie będziecie, natomiast no, trochę pewnie postraszyliście, tak pogroziliście palcem zespołowi z Ekstraklasy. No też mi się tak wydaje, jak będą analizować ten mecz, także podejdą na pewno oni również skoncentrowani do tego spotkania. Ale wiedzą, że nie będzie łatwo. My na pewno zrobimy wszystko, żeby tutaj utrudnić im tę grę u nas na stadionie. Ale z tyłu głowy nie mieliśmy jeszcze, szczerze mówiąc, przynajmniej ja nie miałem jeszcze tego meczu z Rakowem. Nastawialiśmy się tylko na to, żeby dobrze zacząć tę rundę i udało się to. I po prostu z pozytywnym nastawieniem, z dobrymi humorami podchodzimy do tego spotkania i no mam nadzieję, że takie nastawienie jak do meczu z Widzewem utrzymamy, to
to będzie dobrze. Ciekawi mnie jeszcze kwestia Huberta Adamczyka, jak wy patrzycie na tego piłkarza z zewnątrz, no bo w tym sezonie on bawi się tymi rozgrywkami, jest kluczowym dla was piłkarzem, zalicza praktycznie udział przy większości bramek Arki Gdynia. Jak wy się czujecie grając u jego boku, czy też czujesz, że to jest zawodnik, który jest na takiej fali wznoszącej i na przykład w Ekstraklasie mógł sobie spokojnie w tym momencie poradzić? No, wydaje mi się, że na spokojnie radziłby sobie Hubi w Ekstraklasie. No, pokazuje tutaj, że ta liga nie jest dla niego żadnym problemem. Udział ma praktycznie w każdym meczu, w którym gramy. Robi te liczby naprawdę dobre. Jedne z lepszych, czy nie wiem, czy nie najlepsze w lidze pod względem asyst i goli. Także cieszymy się po prostu, że go mamy, bo on jest właśnie od tego kreowania gry naszej w ofensywie. No i fajnie po prostu mieć takiego zawodnika u siebie. Sebastian, to jeszcze na koniec o ten Puchar Polski będę drążył. Jaką Arkę zobaczymy we wtorek? Jaki jest plan na to spotkanie? Ofensywa, czy jednak będziecie skupiali się na tym, żeby kontrować Raków i oddać im troszeczkę inicjatywę? No wiadomo, jakichś założeń taktycznych nie będę tutaj sprzedawał, ale na pewno mogę zagwarantować, że nastawienie będzie naprawdę takie bojowe. Będziemy starali, na pewno się nie wystraszymy też Rakowa, mimo iż to przyjeżdża do nas, dobry zespół z Ekstraklasy, to my jesteśmy pewni swego, pewni swoich umiejętności. Wyjdziemy tutaj na naszym stadionie z dopingiem kibiców i pokażemy, że potrafimy w piłkę grać i będziemy starali się kreować tych sytuacji w ofensywie jak najwięcej. No, a jeśli organizacja w obronie będzie na podobnym poziomie jak na meczu z Widzewem, to wydaje mi się, że mamy dużą szansę awansować dalej. Sebastian Milewski, Arka Gdynia, bardzo dziękujemy za rozmowę. Powodzenia we wtorek w takim razie. Dziękuję bardzo również za rozmowę. Hej. Waszym zdaniem Arka jest w stanie wyeliminować Raków we wtorek? Bo no, to byłaby niemała niespodzianka, trzeba sobie to powiedzieć. No, to byłaby sensacja, ale powiedziałbym nie, ale tak samo wydaje mi się, że nie mówiliśmy, jak Piast Gliwice rok temu jechał do Gliwic i akurat zdarzyło się tak, że Jakub Świerczak zagrał jeden z dwóch słabych meczów w Piasta Gliwice i to był ten mecz, to marnował sytuację i Arka ostatecznie zagrała w finale, gdzie wydawało się, że ten finał to raczej będzie Piast kontra Raków na Stadionie Narodowym, także tutaj spokojnie. Raków też wydaje się w formie, ale potrafię sobie wyobrazić, że jeśli Raków na przykład będzie miał długo problem ze strzeleniem bramki, no to się na jakimś kontrę może naciąć i nie wiem, może tym razem już Iwi Lopez nie zajdzie takiej piorunującej końcówki jak na Stadionie Narodowym w maju. No i też pytanie, czy Arka podejdzie do tego meczu tak w 100% podstawowym składem, czy jednak te zmiany, no nie spodziewam się, że wymienią pół składu, ale mogą ściągnąć, nie wiem, dwóch, trzech zawodników, troszkę jednak dać im odpocząć. Jeśli to będzie taki skład podstawowy, najmocniejszy w danym momencie, no to myślę, że jednak Arka powalczy. To podejście do Widzewa też pokazało, że potrafią się przygotować pod dany mecz i myślę, że właśnie takie też nastawienie na Raków, takie wyczekanie trochę rywala i próba gdzieś poszukania swoich szans z kontry też nie będzie złym planem. Będziemy się przekonywać we wtorek. Przechodzimy do kolejnego spotkania. Korona Kielce, a więc inny kandydat do awansu. No tutaj akurat falstart. Trzeba nazwać ten remis ze Stomilem Olsztyn 1-1. Przed tygodniem gościliśmy tutaj Leszka Ujrzyńskiego. Będzie z nami też reprezentant Korony za moment Konrad Forenc. Zapytamy go, jak dużym rozczarowaniem jest ten remis. Natomiast ten, kto oglądał to spotkanie, ten widział, że to nie jest tak, że Stomil wyszarpał jeden punkt. To nie, to ktoś ze Stomilu chyba się odezwał, albo z Korony bardziej. W każdym razie, to nie jest tak, że Stomil wyszarpał ten punkt, że to jest punkt ugrany jakimś cudem, rzutem na taśmę. Nie, absolutnie, to jest zasłużony wynik. Drużyna, która walczy przed degradacją, uniknięciem jej właściwie, no, sprawiła nie lada psikusa Koronie. No zależy, jak na to spojrzymy. Jak na to spojrzymy z tej perspektywy podwójnej interwencji Kacpra Tobiasza, która była naprawdę imponująca, no to może rzeczywiście, abstrahując od tego, że Tobiasz miał ze dwie przynajmniej niepewne interwencje w pierwszej połowie, no to później się uratował, ale no rzeczywiście, przy czym taki mecz też dziwny, no bo ta czerwona kartka, to u mnie budziła jednak trochę takiego niesmaku. Wiesz co, mam ciekawostkę, bo słyszałem, że Korona będzie badać, czy warto i czy można się od tego odwołać, no bo też według mnie to takie naciągane to wejście. Znaczy, no było to niebezpieczne, ale wynikając, bo dzisiaj mieliśmy taką sytuację w meczu Jagiellonia-Białystok-Warta Poznań, piłkarz składał się do przewrotki, konkretnie Bogdan Tiro i złamał nos
no, uszkodził nos Michała Kopczyńskiego, bo nie chcę tutaj stawiać diagnozy lekarskiej, bo trudno, żebym to robił i jak gdyby poniósł konsekwencje tego, że zachował się w polu karnym nieodpowiedzialnie, bo jednak musisz uważać na to, żeby nie robić nikomu krzywdy, a jakoś możemy postawić tę sytuację z Łukowskim obok. On się poślizgnął, nie tyle podjął ryzykowną decyzję, co się poślizgnął, ale też wydaje mi się, że nie było aż takiego dużego zagrożenia dla zdrowia rywala, żeby ten skutek wejścia Łukowskiego tak mocno był ukarany. Wydaje mi się, że dość dziwna decyzja, no ale też nie chcę sprowadzać że korona przez to tego meczu nie wygrała, bo nie tylko przez to, tak? Tak, choć koniec końców też no, Damc wtedy zszedł z urazem z boiska, więc coś już się stało, no przypadkowo się stało. W ogóle to był taki dość pechowy mecz dla Stomilu, bo stracić dwóch stoperów z powodu urazów w jednym spotkaniu to nie jest zbyt częsty obrazek. Dlatego też no, to też jest jakiś argument za tym, że Stomil może być zadowolony z tych punktów, no bo ta ławka nie jest aż tak mocna, żeby mieć komfort dogrywania spotkania dwoma rezerwowymi zawodnikami na tych pozycjach. Natomiast no, trzech piłkarzy nowych, ściągniętych zimą, zagrało w wyjściowym składzie Stomilu, między innymi ściągnięty dzień przed meczem Tobiasz na wypożyczenie z Legii. Taki transfer last minute, ale no, wydaje się, że ważny w kontekście walki o utrzymanie. No, mega ważny, no bo Bąkowski, nie ukrywajmy, był piłkarzem, który budził jakąś ekscytację. Wydaje się, że to mógł być kandydat na bramkarza numer jeden w Lechu Poznań w następnym sezonie na przykład, jeśli Lech postanowi, że młodzieżowcem będzie bramkarz, no to byłby to Bąkowski, a tutaj straci całą rundę ze względu na... Nie całą rundę, wiesz, bo rozmawiałem też i tam jest 8 tygodni przerwy mniej więcej a szacowane. Zastanawiam się, czy on wróci, czy nie, bo to jeszcze, wiesz... To jest optymistyczna wersja. Tak to było komunikowane. No, ona chyba nawet nie jest zgłoszona do rozgrywek, moim zdaniem. Znaczy sam uraz, bo tam jest dość skomplikowana sytuacja. Tam jest jakiś uraz, jeśli dobrze pamiętam teraz, spojenia. Musiałbym to sobie gdzieś odnaleźć. Spojenia łamanowego, nie wiem, tam gdzieś coś tak. Tak. Natomiast okazało się, że da się to jakoś wyleczyć bez mocnych ingerencji i niby te 8 tygodni ma wystarczyć. Tam miała być operacja w Barcelonie chyba, jeśli się nie... Tak. Będzie zabieg zagraniczny, natomiast no, nie jest to aż tak poważne, żeby przesądzać, że on nie zagra rundę. Może się zdarzyć tak, że on jeszcze w trakcie tych rozgrywek zagra w Stomilu i powalczy o miejsce w bramce. No dobrze, też smógł do Pogoni Siedlce, trzeba było ściągnąć dwóch bramkarzy, a nie jednego. Stąd Dominik Budzyński i Kacper Tobiasz, który no tak last minute trafił do Stomilu, ale to jest piłkarz, który no miał swoje momenty w tym sezonie w Legii Warszawa nawet. Ostatecznie przegrał rywalizację z Cezarym Misztą, co może w tej chwili nie świadczy o nim najlepiej, bo Miszta jest dość niepewnym bramkarzem, no ale Tobiasz przecież obronił rzut karny Mikaela Iszaka w meczu z Lechem Poznań, zachował czyste konto, prezentując dobrą postawę w meczu z Wisłą Płock na początku sezonu. To wydaje mi się, że dla niego to będzie też taki fajny czas, żeby się pokazać. Powiedziałbym, że ten debiut taki trochę nerwowy, bo z jednej strony ta kapitalna podwójna interwencja, z drugiej te niepewne zachowania w pierwszej połowie, no ale Stomil był na musiku, jeśli chodzi o tego bramkarza czy tych zawodników i no, musiał robić cokolwiek. A waszym zdaniem ta sytuacja z Frączakiem, na początku ukarany za symulację, później po wideo weryfikacji wskazanie na wapno i sam poszkodowany wykorzystuje rzut karny. Dobra decyzja sędziego, bez żadnych wątpliwości? Znaczy kontakt to na pewno był, więc myślę, że można to podciągnąć pod rzut karny i nie jest to jakaś decyzja, którą byśmy podważali i dyskutowali o niej godzinami, choć no, ta powtórka VAR nie była aż tak jednoznaczna, żeby no, po prostu była słaba widoczność. I na przykład no, ja z tej perspektywy ciężko mi było zauważyć, czy faktycznie tam jest jakieś mocne nastąpnięcie, czy tam się w ogóle stało. Ale trochę może dodał od siebie, tak? Na pewno. Takie... podkreślił. Że ten kontakt, o którym mówił Szymon, był. Generalnie zastanawiam się, czy ten mecz już nam coś powiedział o Koronie Kielce pod wodzą Leszka Ojrzyńskiego, bo ja mam takie poczucie, że jest mocna tęsknota za tą bandą Świrów i trochę liczenie na to, że to będzie coś podobnego, jeśli chodzi o projekt, no bo też no, siłą rzeczy jest Paweł Golański jako dyrektor sportowy, czyli wtedy członek tamtego zespołu. Jest kilka takich mocnych nazwisk w kadrze tego zespołu, bo Adam Frączak no, to też jest bardzo charakterny zawodnik. Konrad Forenc jest bardzo charakternym zawodnikiem, miał ogromne problemy ze zdrowiem, ale sobie z nimi poradził i wrócił do grania. I że nawet w kadrze znajdziemy takich zawodników przynajmniej kilku. Ale nie wiem, czy dziś, czy przy tej pierwszej lidze, która trochę się zmienia, w sensie jednak jest mocniejsze nastawienie na to, żeby grać w piłkę, żeby może było mniej tego pragmatyzmu, mniej walki. No, czy to będzie taki środek do tego, żeby do ekstraklasy rzeczywiście awansować?
zastanawiam się, w którym to kierunku pod wodzą Leszka Ojrzyńskiego pójdzie, bo jak gdyby jego drużyny mają określoną renomę, mocno sobie trener na to zapracował, choć często te łatki, które do trenerów przyklejamy, są mocno krzywdzące, ale no po tym falstarcie korony mamy jednak trochę obaw. Też Adrian Stawski, trener Stomilu, wpisuje się w to, o czym mówi, że jest taka aura wokół korony, że to jest zespół, który nie będzie ustawiał nogi, że będzie grał ostro, zdecydowanie. No, tak nie do końca było chyba w tym meczu. No, czerwona kartka to jakby potwierdzała to, ale sami wiemy, właśnie że... Właśnie ja bym wolał, żebyśmy tutaj... na koniec najwięcej mówili o Łukowskim, bo no, to jest świetny piłkarz jak na pierwszą ligę, żebyśmy mówili o Podgórskim, o Szpakowskim, o, który to, moim zdaniem jest ciekawy. Błaniku, no też teraz takać ogółem, korona ma takich piłkarzy właśnie, jakby... To, jakie transfery robi Korona w ostatnich okienkach, pokazuje, że oni chcą iść w stronę gry piłką. Natomiast no, jest, tak jak Roki powiedział, pewna sprzeczność między tym, jak wyglądały zawsze zespoły trenera Ojrzyńskiego, a jak budowana jest Korona. No, bo nawet ten transfer Takacza, czyli uzupełnienie rozgrywającego, takiego kreatywnego zawodnika do gry w piłkę, do budowania tych ataków bardziej, bardziej pozycyjnych, no też trochę, trochę się kłóci z tym przepisem. Natomiast no, zobaczymy, Korona miała bardzo dobry okres przygotowawczy, który sugerował, że to jednak może być... to, czego w Kielcach szukano, no bo też pamiętajmy, że ta zmiana była powodowana między innymi tym, że po prostu Koronie Dominika Nowaka mocno brakowało charakteru i właśnie w tych meczach ze słabszymi rywalami, mimo że ona kontrolowała grę tak patrząc na boisko i stylem i posiadaniem i kreowaniem jakiejś sytuacji, no to kończyło się to wszystko takim, no właśnie może nie kreowanym sytuacji i gubieniem punktów z słabszymi rywalami. Myślisz, że w Radomiaku ktokolwiek pomyślał sobie, że szkoda, że odszyliśmy Patryka Mikita, nie poczekaliśmy na niego? Pytali się mnie w Radomiu, znaczy pytają się mnie regularnie, jak sobie Patryk Mikita radzi w pierwszej lidze, bo wiedzą, że oglądam Stomil i chyba jakaś mała tęsknota jest. Nawet właśnie po tym meczu, kiedy on strzelił gola Koronie, to było takie pytanie, jak on wygląda i czy myślę, że on zagra w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. Ja powiedziałem, że myślę, że tak, bo no, jeśli strzelasz tyle bramek dla Stomilu, no to raczej powinieneś być na celowniku takich klubów z dołu tabeli, ze środka tabeli Ekstraklasy, no wiadomo, że nie z jakiejś czołówki. No, Patryk bardzo, bardzo efektywny. Aktywny piłkarz, chociaż też w wywiadzie dla Weszło mówił, że on tak nie do końca chciał grać na dziewiątce, bo był ściągany jako skrzydłowy, tylko po prostu kwestia tego, że no, Szymon Lewicki rozwiązał kontrakt ze Stomilem i trener kazał mu grać na tej dziewiątce, no to darowanemu się nie zagląda. 6 bramek Mikity w tym sezonie. Zapytamy kogoś, kto puścił jedną z nich w ostatnim meczu. Konrad Forenc jest naszym gościem, zawodnik Korony Kielce. Witaj, Konrad. Dzień dobry, witam państwa. Ja może zacząłbym od tego, kogo ty tam chciałeś udusić przy tym golu, bo naprawdę pretensje do jednego z kolegów miałeś na bardzo solidne, że tak to ujmę, mocno zaznaczone. Nie, no szczerze mówiąc, to straciliśmy bramkę w taki bardzo beznadziejny sposób, bym powiedział. Końcówka pierwszej połowy i nie powinniśmy sobie, mając tak doświadczony zespół, pozwolić na stratę bramki w doliczonym czasie, mając rzut wolny na środku boiska. Ja tylko dodam, że z Leszkiem Ojrzyńskim rozmawiałem dzisiaj przed programem. On polecił właśnie Konrada do tej rozmowy, więc liczę, że tutaj będzie, nie będzie unikał twardych, ciężkich pytań. Proszę bardzo, Szymon. No właśnie, bo też jeszcze było na początku pierwszej połowy, na początku samego meczu, była taka sytuacja, w której Mario Zebić wybijał piłkę sprzed linii bramkowej, czyli trochę wam się jednak kotłowało pod bramką w tej pierwszej części spotkania. No właśnie, może i dobrze, że już mamy to pierwsze spotkanie za sobą, bo myślę, że teraz tak naprawdę dopiero pokażemy potencjał Korony, bo to pierwsze takie niepewności już minęły, każdy już miał to pierwsze spotkanie za sobą. Wiadomo, byliśmy wszyscy naładowani, nabuzowani, bo każdy chciał się pokazać z dobrej strony i przede wszystkim to spotkanie wygrać, a tego nie zrobiliśmy. I było tak naprawdę różnie w tych fragmentach, bo mogliśmy zamknąć to spotkanie już w pierwszej połowie, tego nie zrobiliśmy. No i potem naprawdę się męczyliśmy. Do tego jeszcze końcówka spotkania dość nerwowa, bo gdzieś tam sytuacja z Łukowskim dość sporna i myślę, że pewnie też ją analizowaliście i się ze mną zgodzicie, no ale to już nie mieliśmy na to wpływu. Ale mimo, że byliśmy w 10, to... No, trzeba walczyć do końca i wtedy jeszcze bardziej być skoncentrowanym, żeby wygrać. I mogliśmy to wygrać. Mogliście, natomiast ta druga połowa w wykonaniu Stomilu, taka powiedziałbym, bardzo wyrachowana. Postawili na taką żelazną defensywę i widać było, że wam to nie odpowiada, że macie problemy z tym, żeby stwarzać sobie sytuacje podbramkowe. Tak koniec końców, to ten wynik jest sprawiedliwym wynikiem, mimo tego, że Stomil jest, gdzie jest w tabeli.
Tomil był konkretny, nie ma co ukrywać, bo no, znaliśmy, jakie oni mają plan i w czym są groźni. Wiedzieliśmy, że przy przejściach z defensywy do ofensywy mają szybkich, dynamicznych zawodników, no i to wykorzystali. Na naszą niekorzyść, bo no, tak jak właśnie wspominam, mogło być różnie, bo mieliśmy odrobinę problemy z ustawieniem, które musimy wyeliminować i które na pewno będą wyeliminowane na spotkanie najbliższe, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam. A jak ty widziałeś tą sytuację z Łukowskim według ciebie? Czerwona kartka zasłużona? Szczerze mówiąc, nawet tak mieliśmy taką rozmowę już na spokojnie, jak emocje opadły po spotkaniu z sędzią i ja mu powiedziałem takie stwierdzenie, że nawet jeżeli mój zawodnik by był tak faulowany, to ja bym się nie kłócił o czerwoną kartkę, bo najpierw zawodnik Stomilu w czasie zwodu wytrącił Łukowskiego. No i on mijając, robiąc slalom między zawodnikami, po prostu się wywrócił. No, tak nieszczęśnie i nieszczęśliwie to wyglądało, że no, przeciwnik doznał niestety kontuzji, z czego nam jest oczywiście przykro, no ale wiadomo, no, piłka różnie bywa. No ale to nie było z zamiarem. My wiemy, że sędziowie też są gdzieś tam na to uczulani, żeby zwracać uwagę na niebezpieczne sytuacje, ale uważam, że ta sytuacja była sprowokowana przez zawodnika Stomilu, ponieważ wytrącił z równowagi naszego zawodnika, który chciał po prostu z piłką minąć. No i wyszło jak wyszło. No szkoda, że tak wyszło, no bo straciliśmy zawodnika pod koniec spotkania, gdzie naprawdę no, mimo wszystko coś tam stwarzaliśmy, tę sytuację. No a potem prowokowaliśmy do tego, że Stomil też miał jakieś z tego dobre kontry. Konrada, jak wygląda ta sytuacja w Koronie Kielce? My rozmawiamy o tym, że ta aura tej bandy świrów legendarnej się unosi nad klubem. Czy wy czujecie w ogóle taką presję, że ten zespół ma być takim właśnie twardo grającym? Czy Leszek Ojrzeński chce właśnie taką filozofię wam przemycić? Czy jednak widzisz, że to są dwa różne zespoły i nie do końca wam może taka rola odpowiadać? To jest wszystko wypośrodkowane, wiadomo, no, gdzieś tam każdy ma wspomnienia z najlepszych lat tutaj w Koronie, jak trener Ojrzyński tutaj w klubie był. Wiadomo, że ten charakter musi być, bo sam na tym bardzo często bazowałem i wielu zawodników jest na tym też, że ma umiejętności, ale też potrafi to pokazać od strony piłkarskiej. My musimy to wypośrodkować i trener potrafi to, aczkolwiek nawet w 10 jak byliśmy, no to najważniejsze jest, że mamy się wypróć, dać siebie maksa, zostawić wątrobę, zostawić serducho i zejść. Różnie bywa, tak? Możesz wygrać, możesz przegrać, ale nie możesz się poddać. My się nie poddaliśmy, aczkolwiek jeszcze były jakieś rezerwy. To ja może wrócę jeszcze do końcówki rundy jesiennej, do tego waszego trochę dołka. Czego wam wtedy brakowało? Co było powodem takich wyników? No bo też ta porażka w Niepołomicach była takim no, stemplem na może nie do końca nieudanej, ale takiej rundzie, która mogła być lepsza. To był dla nas taki okropny kubeł zimnej wody, lodu, wszystkiego naraz. To po prostu, no, to spotkanie, jak ja sobie nawet przypominam, to nawet nie pamiętam, kiedy 5 bramek straciłem ostatnio. I nawet jak graliśmy z nimi sparring w okresie przygotowawczym, no to samo, ja miałem cały czas to z tyłu głowy. Byliśmy po prostu w pierwszej połowie bezradni, w drugiej dopiero zaczęliśmy coś robić, ale w pierwszej byliśmy bezradni. I no mam nadzieję, że te nasze wszystkie doświadczenia, no przecież wszyscy w składzie są grali te spotkania. Pierwsze spotkanie ze Stomilem tak samo było bardzo, bardzo wymagające dla nas i też wiedzieliśmy, że no Stomil jest po prostu konkretny. Bazuje na tych szybkich przejściach. Mamy analizy, wiemy jak przeciwnicy grają. No i druga strona jest taka, że my chcieliśmy grać tak, jak my narzucimy tempo, a nie tak, jak przeciwnik nam na to pozwala. I z tym mieliśmy troszkę problem, bo nie do końca się wszyscy wywiązaliśmy ze swoich zadań. A już pewnie myślicie o tym meczu w Łodzi z ŁKS-em w przyszłej kolejce. Na jaką koronę w takim razie zobaczymy? Znowu próba narzucenia swojego stylu, czy jako, że mecz w gościach, to troszeczkę ostrożniej? Nie. No Korona musi się charakteryzować swoim stylem. No też mieliśmy w zeszłej rundzie taki moment, że jak zaczęliśmy naprawdę bardzo mocno zwycięstwo, to byliśmy konkretni. Musi wrócić ta Korona, która jest konkretna. Ma sytuację, to strzela. Jest po prostu bardzo szczelna w defensywie. Na początku ligi tak przyzwyczailiśmy do takiej Korony. Potem coś tam się w pewnym momencie zgubiło, szczególnie właśnie po tych nieszczęsnych Niepołomicach. Na pewno ta sytuacja już się nie powtórzy, a musimy najpierw przeanalizować to spotkanie. Każdy dzisiaj ma taki dzień na naprawdę, żeby ochłonąć. Emocje po tym spotkaniu ze Stomilem już opadną. Na spokojnie przeanalizujemy nasze spotkanie w poniedziałek. Na pewno bardzo dogłębnie, to jestem przekonany. No i co? No i potem już liczy się następna walka, następna bitwa.
z której chcemy wyjść zwycięsko. Niby wypośrodkowane, a tutaj nawiązania do walki, do bitwy cały czas. Znaczy nie, no chodzi o to, że właśnie wypośrodkowane, ale oczywiście mamy na myśli piłkarska oczywiście, żeby nie zostać źle odebranym, bo wiadomo, charakter musi być zawsze, tego nam nie może braknąć, no bo to od początku sezonu sobie mówiliśmy, przyszedł trener Ojrzyński, no to nie, że to nie tylko charakter, ale to my mamy też, mamy swoje zadania na boisku, mamy swój schemat grania, mamy swój pomysł na grę. No i jeżeli każdy z nas będzie się wywiązywał, mamy naprawdę piłkarsko bardzo dobry zespół, doświadczony, aczkolwiek też mamy mocną ławkę. Wiadomo, teraz nie było wszystkich, ale no trzeba, liczymy na to, że będą teraz wszyscy gotowi do następnego spotkania i będziemy na pewno groźni. A przeszkadzamy ci w czymś? Czy masz tam jakiś mecz odpalony, czy jednak nie? Nie, na spokojnie. Ja jak gdzieś tam jestem z synem, to mecze są na boku, dopiero wieczorem nadrabiam zaległości. Wiesz co, myślałem, że derby oglądasz. Właśnie wiem, że są derby, ale to tak... Syn ze mną nie ogląda telewizji, tak na razie ma niecałe będzie miał 2 lata za miesiąc, ale jeszcze tak staramy się jak najmniej telewizji i na razie nam to wychodzi, także jesteśmy na dobrej drodze. Odpoczywaj Konrad w takim razie, a już od poniedziałku misja ŁKS. Dziękujemy za rozmowę, Konrad Forenzy, zawodnik Korony Kielce. Korona Kielce to jest zespół wymieniany no, po tej topowej dwójce jako główny kandydat do awansu. No, nie może być inaczej, bo już wspomnieliśmy o kilku ważnych, dużych nazwiskach tej drużyny. Natomiast no, taki... Ja bym się nie zgodził trochę. No właśnie, ja mam takie poczucie, że chcę was wypuścić. Że może pod Beskidzie bardziej. Chcę was wypuścić, bo... Ja typowałem pod Beskidzie, że wiosną... Bardzo dobrze, bo pod Beskidzie będziemy teraz rozmawiać. Bo dwóch kandydatów do awansu grało to spotkanie dzisiaj. GKS Tychy kontra właśnie pod Beskidzie. A nie był to wielki mecz, zakończony remisem 0-0 pod Beskidzie. Zwłaszcza w pierwszej połowie miało przewagę. Generalnie takie lekkie wskazanie na górali, ale no, jeżeli z taką piłką oba zespoły chcą wejść do ekstraklasy, to tam raczej nie będzie czegoś. Nie wiem, czy lekkie wskazanie, bo wydaje mi się, że każdy z tych ofensywnych, każda z gwiazd pod Beskidzie Bielsko-Biała miała przynajmniej jedną, w zasadzie po dwie dobre sytuacje, żeby jednego gola strzelić. Mam tutaj na myśli Kamila Bilińskiego, Goku Romana i Georgiego Merybaszwilego. Oni się wyróżniali, wiedli tutaj prym, dobre piłki zagrywał też Skalę, no ale przede wszystkim to oni byli widoczni w ofensywie i chyba tylko skuteczności zabrakło, bo poza tym to pod Beskidzie, jakbym miał powiedzieć kibicom pod Beskidzie i kibicom GKS-u Tychy po tym meczu jakieś przewidywania na rundę, no to bardziej bym uspokajał tych kibiców pod Beskidzie Bielsko-Biała, że to jest tylko jeden punkt, ale ta gra jednak wyglądała całkiem nieźle. Tutaj myślę, no tak, że GKS ma trochę więcej lekcji do odrobienia, bo no podobały mi się te transfery, bo w GKS-u Tychy, bo wydaje mi się, że ci piłkarze, którzy zostali ściągnięci na poziomie pierwszej ligi, naprawdę mogą odegrać sporą rolę, bo już to robił Czyżycki, robił to cały czas ostatnio Rumin, Wachowiak też taki ten czas w Ekstraklasie w zasadzie poważnej szansy nie dostał, bo był taki mecz kiedyś z Pogonią Szczecin, kiedy no, był regularnie wożony przez Fornalczyka i został tam wtedy mocniej schowany do szafy, ale no, potencjał piłkarski na pewno u niego też jest i może okej, jeszcze jeden transfer taki solidny by się pewnie GKS-owi Tychy przydał, ale to i tak były dobre punktowe wzmocnienia, ale no po tym meczu jednak widzę, że to pod Beskidzie jest mocniejsze. No tutaj Goku i Merybaszwili grali tak trochę taki mały koncert, tylko właśnie nie spuentowany jakimś konkretem, jakąś asystą czy bramką, bo tak naprawdę stwarzali mnóstwo tych sytuacji, tych rajdy, takie trochę błyskotliwe zagrania mogły się podobać i faktycznie dobrze wróżyć. No spodziewałem się troszkę więcej po Beskidziu, jeśli chodzi o strzelanie tych bramek, bo jednak Kamil Biliński to jest zawodnik, który pokazywał jesienią, że potrafi i z pół sytuacji bramkę strzelić, tym razem tego zabrakło. Natomiast ten wynik... Też król sparingów chyba, nie? Tak, 6 bramek w sparingach, więc no, kolejny dowód na to, że to jest po prostu zawodnik, który może dać awans do ekstraklasy swoimi trafieniami, tylko właśnie w takich meczach mi się to trafienie przydało, no a tutaj zwłaszcza to sytuacja, kiedy on po takiej wysokiej piłce trafił prosto w Konrada Jałochę z dość bliskiej odległości, no to tak najbardziej chyba boli, bo to była taka szansa na 3 punkty dla Podbeskidzia, przy czym no, to nie jest tragedia dla Podbeskidzia, bo oni też mają dość ciężki początek. 3 mecze wyjazdowe na start, ten najcięższy już za sobą. Teraz mecze już z zespołami z dołu tabeli, więc powinno być troszkę łatwiej. Zaraz zapytamy trenera Tychów, Artura Derbina, jak on widział to spotkanie. Możemy już się z nim łączyć. Natomiast, no właśnie, ty, Mateusz, mówisz, że Podbeskidzie jest dzisiaj dla ciebie zespołem mocniejszym niż Korona?
Tak mi się wydaje, że nawet ta stabilizacja, fakt, że trenerzy pracują od dłuższego czasu, od początku sezonu i mają to doświadczenie z rundy jesiennej, to jest taki atut pod Beskidzia, bo jednak widzę, że ta drużyna cały czas się rozwija. Początek był bardzo rozczarowujący, ale potem wyglądało to już coraz lepiej. Ja widzę przyszłość przed tą drużyną, przy czym no to, tak jak Szymon też zauważył, jej trochę brakuje współpracy pomiędzy najlepszymi zawodnikami w tym zespole. Mam takie wrażenie, że trochę pod siebie każdy z nich gra, przynajmniej na razie. Jeszcze jakby tam był Janota na przykład, no to tym bardziej chyba trzeba było załatwić, żeby się tam wszyscy pogodzili, ale no tak, bo wydawało mi się, że na początku, przez tam kilka pierwszych kolejek, no to było tak, że oni nawet nie mieli tylu obrońców jakościowych w kadrze, żeby grać to, co chcą grać. No tak było, bo oni też nie mieli czasu na początku sezonu. Potem, wiecie, to był Rodriguez trochę. doszedł Bonifacio i... Oni kleili ten zespół tak trochę w trakcie tego sezonu, trochę już po jego starcie i nie mieli tak... No, jak Podbeskidzie zaczynało przygotowanie, to była bardzo okrojona kadra, więc też trenerzy, jakoś rozmawialiśmy z nimi na początku jeszcze Weszłopolskich i też chyba podkreślali, że no trochę czasu potrzebują, żeby to się zgrało, żeby jakiś pomysł w ten zespół wdrożyć, bo tak na szybko z takiej zbieraniny nowych piłkarzy ta linia obrony była złożona zupełnie z nowych zawodników, no więc ciężko było to wymagać od nich takiej gry, jak wymagał trener Jawny. Teraz Podbeskidzie to na zasadzie trzech równorzędnych bramkarzy nawet można powiedzieć, tak, bo jest i nowy zawodnik, jeden z ciekawszych transferów w pierwszej lidze, Iwonen i Polaczek i cały czas jeszcze jest Peskowicz doświadczony, no to tam... Powiedzmy, że dość mocno, najmocniej w lidze zabezpieczeni na tej pozycji. Igonen, reprezentant Estonii. Dobry mecz tego zawodnika. Artur Derbin, szkoleniowiec GKS-u Tychy, jest naszym gościem. Witamy trenerza, dzień dobry. Dzień dobry, witamy również serdecznie. Zadowoleni po tym bezbramkowym remisie z Podbeskidziem? Takiego startu rundy pan sobie wyobrażał? Zadowolenie wcale nie wraca. Bo oczywiście każdy chce dobrze wystartować, każdy liczy na komplet punktów, natomiast musimy na ten moment zadowolić się jednym punktem, ale też zdajemy sobie sprawę i mamy taką świadomość, z kim się dzisiaj mierzyliśmy i akurat miałem okazję podsłuchiwać was tutaj parę minut i faktycznie ta siła Podbeskidzia naprawdę robi wrażenie. I trzeba było znaleźć sposób, jak zneutralizować, czy to ofensywne poczynania tego trio, czy również wahadłowych, którzy też uskuteczniali tą grę ofensywną. Natomiast ja jestem zadowolony z tego, jak drużyna mimo wszystko realizowała zadania, bo owszem, może sytuacji takich klarownych sobie nie stworzyliśmy, przeciwnikowi też zabraliśmy wiele tych argumentów, natomiast w dużej części bez piłki graliśmy cały czas, a bardzo często byliśmy na połowie przeciwnika, staraliśmy się zmusić go do błędu, staraliśmy się piłki odbierać i do tego potrzeba była takiej sporej intensywności, do tego trzeba było sporo takiej energetyki dołożyć i charakteru. To drużyna akurat fajnie realizowała. No, pojawiały się sytuacje, gdzie odbieraliśmy te piłki i tutaj na tym jeszcze to musimy jakby dopracować, czyli ten moment po odbiorze i też wykorzystanie pewnie tych sytuacji, które nam się pojawiły w odbiorach. Panie trenerze, szybka zmiana w przerwie. Jakuba Piątka zastąpił Mateusz Czyżycki. Czym była spowodowana? Dlaczego aż tak szybko skorygował pan swoje plany względem początku meczu? Tak, w tym meczu też akurat my też za dużo miejsca nie mieliśmy do grania, a oprócz tego Podbeskidzie lepiej jakby funkcjonowało w środku pola i potrzebowaliśmy po prostu dodać więcej takiej mobilności i Mateusz Czyżycki jakby to nam gwarantował, więc po prostu taka zmiana, żeby ten środek sobie zabezpieczyć przez tą mobilność. Znaczy, ja nie uważam pana za osobę strachliwą, więc nie zapytam się, czy bał się pan w pewnym momencie zwolnienia, ale może zapytam, czy myślał pan, że ono się może pojawić. W rundzie jesiennej oczywiście. Staram się odważnie patrzeć w przyszłość i jakbym się bał jakiegokolwiek zwolnienia, to bym się przecież nie podejmował żadnej pracy.
to jest jakby wpisane w zawód. Wpisane na poczcie by pan pracował, albo powiedzmy gdzieś indziej, gdzie ta stabilność jest trochę większa. Tylko i na poczcie mogą cię zwolnić, więc trzeba być odważnym w tym, co się robi. Owszem, takie słuchy może dochodziły. Natomiast my w pracy trenerskiej potrzebujemy w dalszym ciągu szukać antidotum na to, co nie funkcjonuje. I faktycznie oczekiwania były dużo większe i ja sobie też zdaję z tego sprawę po tym ostatnim sezonie, gdzie walczyliśmy do ostatniej kolejki o bezpośredni awans, natomiast nieszczęśliwie gdzieś odpadliśmy w turnieju barażowym w rzutach karnych. Więc wcale nie dziwi, że te oczekiwania były dużo większe i ta pierwsza runda też możemy powiedzieć, że rozczarowała, ale tak jakbyśmy sobie złożyli wszystko całość i przy tych rozegranych meczach dołożyli te kilka punktów, to moglibyśmy powiedzieć, że jest w miarę okej. Natomiast po tej analizie zeszłej rundy chcieliśmy troszkę nie tyle co pokombinować, ale szukać nowych rozwiązań, stąd też transfery, chociażby tutaj Daniela Rumina gra jakby na dwóch napastników, też szukamy takiej bezpośredniości, też szukamy takiej mobilności w tych naszym sposobie grania i liczę na to, że w tej rundzie po prostu to przyniesie nam korzystny efekt. To na co musicie zwrócić uwagę przede wszystkim to ofensywa, bo ostatnie 5 meczów łącznie z tym ostatnim to jest tylko jeden strzelony gol i myślę, że tutaj jest największy deficyt, jeżeli chodzi o GKS Tychy. Od razu też pytanie, czy będą kolejne wzmocnienia w takim razie i czy szukacie w ogóle zawodników ofensywnych? Ja myślę, że jeśli chodzi o zawodników ofensywnych, to jakby temat zamknięty, natomiast bardziej tutaj myślimy o zawodniku, który by wypełnił lukę na środku obrony, bo mamy tylko dwóch nominalnych środkowych obrońców. Mateusz, chciałbyś zadać pytanie? Tak, jasne, bo zastanawiałem się, czy GKS Tychy miał w rundzie jesiennej bardziej problem piłkarski, czy problem mentalny związany z tym, że ten awans był tak blisko, że może niełatwo było błyskawicznie pozbierać po drużynę po tym, kiedy przyszło to niepowodzenie w meczu, który jeszcze tak ułożył się, jak ułożył. Ja myślę, że te dwa czynniki na pewno i dochodziły pewnie jeszcze kolejne, bo to nigdy nie jest tak, że to tylko jedna rzecz może mieć jakby wpływ na to niepowodzenie. Natomiast no teraz chcemy robić jakby kolejny krok do przodu, chcemy sprawdzić się w nowym jakby ustawieniu, czy z taką nową propozycją grania, z taką nadzieją i wiarą w to, że to będzie akurat ten krok jakościowy do przodu. To panie trenerze, jaki cel ma wystawianie dwójki napastników? Jak pan to widzi od takiego z takiego fachowego punktu widzenia? Przede wszystkim zwiększenie tych możliwości do zdobywania bramek. Oczywiście, bo będziemy teraz mówili, że w środku pola będziemy mogli kulać, bo to jest jakby pojawią się tutaj deficyty. Natomiast ten nasz sposób grania ma mówić o tym, że będziemy chcieli dostarczać po prostu częściej te piłki w pole karne. Chcemy grać też często w sposób bezpośredni, ale też chcemy przeciwnika zmuszać do błędu taką wysoką obroną. I oczywiście to też nie jest możliwe, jakby taka praca na przestrzeni całego meczu, bo też czasami trzeba się bronić nieco niżej i ci zawodnicy ofensywni też są jakby nam do tego potrzebni, ale jak zwrócicie uwagę, dwóch nominalnych napastników, ale każdy jest z nich o takiej innej charakterystyce. Jeden jest taki bardziej mobilny, drugi z kolei, że się tak wyrażę, wieżowiec, który ma zadania takie jakby do piłki, ma utrzymać tą piłkę, ma też spowodować to, że można z powodzeniem grać na tego zawodnika. Nie chciałbym też więcej zdradzać jakby szczegółów tego, zostawiając to pole dla przeciwnika, który też na pewno nas analizuje, jakie te zachowania są pozostałych ofensywnych zawodników.
To ja może zapytam inaczej. Czy to nie jest odpowiedź na to, że Łukasz Grzeszczyk już najlepsze lata ma za sobą i to uzależnienie od niego to było coś, co wam w pewnym momencie nie pomagało? Łukasz Grzeszczyk ma w dalszym ciągu swoje atuty i oczywiście zamierzamy też z tych atutów korzystać. Na ten moment zdecydowaliśmy się na taki układ personalny. Tak jak mówię, Tomek Malec jest akurat takim zawodnikiem, napastnikiem, który lubi zejść do piłki. Natomiast Daniel Rumin z kolei od piłki, czyli też taka większa mobilność. I w momencie, jak mieliśmy dwóch takich zawodników na boisku, mamy jak Tomek i jak Łukasz Grzeszczyk, więc brakuje nam tych opcji za linię obrony. Stąd też taki pomysł na to, ale też zamierzamy korzystać z Łukasza w momencie, gdy trzeba będzie częściej operować piłką, w momencie, gdy przeciwnik będzie skupiał się w obronie niskiej, więc wtedy ta jego wartość na pewno będzie dodana dla naszej drużyny. Przed wami bardzo ważny mecz z Sandecją, z zespołem tuż przed wami w tabeli, wyjazd. No to jak w takim razie GKS ma odczarować tę swoją indolencję strzelecką? Wychodzicie na mecz z Sandecją ofensywnie i strzelacie w końcu gole? Na pewno pragniemy tego bardzo. Natomiast jesteśmy świeżo po meczu z Podbeskidziem. Ja też jeszcze nie mam takiej pełnej jakby informacji, bo chciałbym zrobić analizę tego meczu. Druga sprawa, chciałbym zajrzeć również, jak prezentuje się Sandecja, znaleźć właśnie mocne i przede wszystkim słabe strony, jak to wykorzystać i oczywiście w meczu z Sandecją na pewno będziemy chcieli zdobyć bramkę, a już będzie wspaniale, jak to bramka będzie zwycięska. Może być jedna, ale żeby była zwycięska. Sandecja u siebie słabo to tam. Popatrzcie na tabelę, naprawdę jest bardzo ciasno, nic nie powinno nas oczywiście dziwić, że w tej pierwszej lidze tak to wygląda, każdy mecz na wagę złota i tak samo traktujemy ten najbliższy mecz z Sandecją, jedziemy po prostu, będziemy chcieli zebrać pełną pulę i nie powinno to nikogo dziwić, bo pewnie Sandecja będzie miała taki sam plan. Artur Derbin, trener GKS Utychy, bardzo dziękujemy za rozmowę, powodzenia w kolejnym spotkaniu. Wszystkiego dobrego, dziękuję ślicznie. Roki, powiedziałeś o Sandecji, rzeczywiście 9 zwycięstw, 8 z nich odniesionych na wyjazdach. Tylko raz wygrali u siebie. No jest problem. No, a czy to też dlatego, że po prostu tam był problem z grą meczów domowych u siebie? Z racji na przebudowę stadionu, na montaż też tej podgrzewanej murawy. Tak, ale chodziło mi o to, że ten powrót, wiem jak się skończył do Nowego Sącza, skończył się tak, że Sandecja nie wygrała meczu jeszcze chyba, tak? Tak, i to było kuriozum, bo wcześniej, kiedy jeszcze Sandecja mogła grać u siebie, tak naprawdę u siebie, no to trener Dudek był u siebie chyba jedną porażką, albo był niepokonany, więc wszyscy się spodziewali, taka typowa pierwsza liga. Nie? Tak, się spodziewali, że jak już wrócą do Nowego Sącza, no to wtedy już machina ruszy na dobre, skoro tak dobrze radzili sobie poza domem, a tu małe wykolejenie. No dzisiaj remis z GKS-em Katowice, to spotkanie zakończyło się tuż przed startem naszego programu. I można wyróżnić w tym meczu kapitalną bramkę Patryka Szwedzika, który tam, nie wiem czy widzieliście, pewnie nie, natomiast ja oglądałem uważnie i po stałym fragmencie gry dla Sandecji po rzucie rożnym poszła kontra i Patryk Szwedzik bardzo ładnie ruszył z własnej połowy, przerzucił sobie piłkę nad obrońcą i skończył tę akcję indywidualną strzałem na 1-0. Bolało, bo go wyrzuciłem z fantazji w ostatniej chwili. A kogo masz tam gdzieś w ataku? No Wilińskiego, gdzie przebudowałem trochę, bo musiałem... Poszedłeś za łatwiznę, Wiliński taki oczywisty zawodnik. Nie, tak, bo właśnie chciałem bez niego zrobić i mówię, że zrobię i bez niego i bez Adamczyka swój skład, ale... Ale zrobiłem tak samo. Zmieniłem. Nie, to widziałem. Ja to jeszcze ci kosza wziąłem, to mam szczęście. A ilu macie zawodników z Miedzi Legnica, z lidera tabeli, który swój mecz zagra w poniedziałek? Bo teraz chciałbym pogadać trochę o meczu Skra Miedź, który jest tym ostatnim spotkaniem, które się odbędzie już jutro. Miedź Legnica, murowany kandydat do awansu. Mateusz, będziesz zszokowany, jak im się nie uda awansować bezpośrednio? Tak, bo wydaje mi się, tak interpretuję przynajmniej ten tylko jeden taki transfer do pierwszego składu, czy mocnego nazwiska, że tam jest takie pełne przekonanie, że mamy mocną ekipę, która
tego nie wypuści, bo też jest trener, który jest na dorobku, dopiero zaczyna swoją pracę no, na tym poziomie, bo wcześniej prowadził rezerwy, ale to jest właściwy człowiek, mądry człowiek, który tego po prostu nie roztrwoni. My mieliśmy już takie zwroty akcji, nie wiem, na przestrzeni ostatnich 15 lat w pierwszej lidze, że ja nie powiem, że mieć na pewno awansuje, bo pamiętam flotę Świnoujście, jak to wyglądało. Pamiętam nawet poprzedni sezon i wydawało nam się w pewnym momencie, że ŁKS i Brookbet muszą, a okazało się, że musiał tylko Brookbet, przy czym Brookbet też w rundzie wiosennej był 11 drużyną w lidze i prawie to wypuścił, jeśli chodzi o bezpośredni awans, tak więc tutaj spokojnie, no ale jednak mieć ma taki potencjał wśród tych zawodników, którzy już w tej drużynie są. Myślę, że i nawet jeśli mu ktoś kręci nosem, że nie ma transferów, no to halo, udało się Domingueza utrzymać na przykład, nie? No to tutaj bym sobie na miejscu pionu sportowego Miedzi Lignica postawił za to plus, tak jak przy udanym transferze. Przy czym ten Gamelby, no to też jest taki piłkarz. Widać coraz mocniej te tendencje, że ściągamy do pierwszej ligi piłkarzy, którzy są ciekawostkami i coś znaczą, bo Miedzi udało się z Jonem Aurtenecze i teraz ten Gamelby, przecież on grał teraz w tym sezonie jeszcze w Lidze Europy normalnie. Z Rangersami, tak. Z Lyonem, ze Spartą Praga, grał w eliminacjach Ligi Mistrzów z RB Lipska, teraz wyjdzie w Wodzisławiu z Śląskim, tak, na mecz ze Skrom Częstochowa, może to być lekki szok, bo to różnica tam, nie wiem, 5 miesięcy. 10 meczów w europejskich pucharach, zdążył też zadebiutować w reprezentacji Danii nawet swego czasu, strzelił nawet gola. To nie wiem, czy nie do lat 21 przypadkiem. To chyba była pierwsza reprezentacja, ale nie wiem, czy to nie był skład krajowy, bo grali taki mecz ze Zjednoczonymi Emiratami. Możliwe, może nie wszyscy mu to zaliczają, bo różne jest takie podejście, ale to jednak jest no, zawodnik, który ma mnóstwo spotkań w lidze duńskiej i to oczywiście jest żadna gwarancja sukcesu, no bo Michael Rygard to będzie coś, co się będzie ciągnęło i my będziemy siedzieć za 2 lata w tym studiu i będziemy mówić o jakimś ekscytującym transferze i będziemy mówić, a pamiętacie Michaela Rygarda? No, i wtedy powiemy, że pamiętamy, bo jeszcze go ŁKS nie spłacił. Tak, 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 bo ŁKS dalej mu się to odbija czkawką, tak, i to pokazuje, że tutaj gwarancji nigdy nie ma, ale wydaje mi się, że Mieć też mocniej prześwietla dla tych zawodników i wie, czy oni są do jakiejś odbudowy, czy nie. To na pewno, natomiast jeszcze ciekawostka, bo odświeżyłem sobie tekst, robiłem zestawienie tego, ile znaczy miejsce w tabeli po rundzie jesiennej w kontekście całego sezonu i ten tekst jest pocieszający dla działaczy Miedzi Legnica, bo tylko 3 razy w ostatnich 12 sezonach lider po rundzie jesiennej, po tej pierwszej części sezonu nie cieszył się z awansu do ekstraklasy, więc to na pewno jest dobry prognostyk. Natomiast zespołem, który będzie chciał zatrzymać Miedź na dzień dobry w nowej rundzie, będzie zespół też, który ma problem ze swoim stadionem, Skra Częstochowa. Natomiast Częstochowski zespół ma problem ze stadionem. W każdym razie mówimy o zespole, który był skazywany raczej na szybki spadek, a to jest na pewno jeden z takich największych pozytywnych zaskoczeń w tej rundzie. No, mają ciężki kalendarz, zaczynają od razu z bardzo wysokiego C, natomiast Skra to jest zespół, który z jednej strony ma 11 punktów przewagi nad strefą spadkową, a z drugiej tylko 3, jeżeli chodzi o miejsca dające te play-offy o awans do ekstraklasy. O co bije się waszym zdaniem w tym momencie? No, myślę, że pokazała Skra, ile znaczy dobra organizacja gry w obronie, bo no, to jest coś, na czym ten zespół bazował i dzięki temu zespół skończył tę ligę tak wysoko w rundzie jesiennej, przy czym wydawało nam się, że no, nie ma Skra większego potencjału niż Górnik Polkowice, który zamyka tabelę, no zdecydowanie nie ma, a tutaj udało się to osiągnąć. Jest pewien znak zapytania, no bo Oskar Krzyżak wrócił do Rakowa, jest zgłoszony do rozgrywek, nie wiem, czy dostanie tam szansę, czy nie, ale takie decyzje podjęto. Jest za niego Olek Paluszek, który no, pokazał się już w Górniku Zabrze, był na wypożyczeniu w Pochroniu, czy w Pochroniach. Tak, w Pochroniu. I teraz wrócił, zobaczymy, czy ta zmiana będzie odgrywała jakąś istotną rolę, no ale też nie wiem, doszedł Pyrdo i wydaje mi się, że to też może być taki pomysł dla siebie, dla Skry Częstochowa, że ci zawodnicy, którzy są na jakimś zakręcie, a mają niewykorzystany potencjał, no to można po nich sięgać i wykorzystywać, no bo to wydaje mi się, że na przykład trochę podobny przykład co Kwietniewski, który no też no trochę tej drużynie jesienią dał. Przy czym no właśnie ten Górnik Polkowice, który wspomniałeś, faktycznie ten większy potencjał ma, tylko nie przekłada go na punkty, bo gdzieś te tabele... Tak, widziałem właśnie, jak mówiłeś, że w tej tabeli expected... Tabela expected points wskazuje, że Górnik Polkowice to powinien być bodajże 13, czyli dość sporo nad kreską, natomiast Skra Częstochowa ostatnia, więc no tutaj Skra zadziwia wszystkich. To jest właśnie kwestia tej organizacji w obronie, tej dobrej defensywy, bardzo dobrego bramkarza też, no bo ja Mateusza Kosa wybrałem najlepszym bramkarzem tamtej pierwszej części sezonu, no bo to jest bramkarz wyciągnięty praktycznie znikąd,
który był przez pewien moment w Rakowie, ale jeszcze w tym drugoligowym Rakowie. Bramkarz, który ma 34 lata bodajże teraz, a pokazuje, że nawet w tym wieku można ratować ligę dla takiego zupełnego kopciuszka, jakim jest Skra. Trzeci zespół pod względem liczby straconych bramek to właśnie Skra Częstochowa, co może być naprawdę mocno zaskakujące. Tylko Miedzi Chrobry mają mniej straconych goli, więc mówimy o zespole, który no prawdopodobnie w meczu z Miedzią też będzie się bronił i tak trochę pachnie tutaj takim 0-0, skoro myślimy o zespołach, które rzadko tracą gole. Dołączymy do tej rozmowy wiceprezesa Skry Częstochowa, pana Piotra Wierzbickiego. Dzień dobry. Witamy. Tak, już się słyszymy. Jak przygotowania do inauguracji wiosny 2022? Od razu zaczynacie z mocnym bardzo rywalem, z rywalem, który tak jakby nie traci zbyt wiele bramek, więc my tutaj tak sobie dywagujemy, że to nie musi być mecz, który się skończy wynikiem 4-4. No raczej nie sądzę, żeby tak się miał skończyć, bo chyba mamy kłopot, albo mieliśmy, mam nadzieję, ze strzelaniem goli, bo te 13 strzelonych w pierwszej rundzie pewnie wrażenia nie robią. Wrażenie robi rzeczywiście to, o czym panowie powiedzieliście, blok defensywny. Aczkolwiek no jesteśmy tutaj, troszkę mamy obaw, bo ten blok został zmieniony. No, Rafał Brusiło ma kontuzję, nie zagra w najbliższym spotkaniu, w najbliższych trzech najprawdopodobniej. Odszedł Oskar Krzyżak, jeszcze się łudziłem ja osobiście, że zostanie z nami na tą rundę nawet do piątku, kiedy to dopiero został tak naprawdę przerejestrowany w systemie Extranet. Jest Olek Paluszek, więc taka niewiadoma, to co mieliśmy najstabilniejszego. Teraz taka pewna obawa jest przed tym pierwszym meczem, jak to wszystko zafunkcjonuje. No ale liczę, że moi zawodnicy pokażą się z bardzo dobrej strony i sprawią niespodziankę faktycznie na boisku murowanego kandydata, jak dla mnie, do awansu. A czy były rozmowy, znaczy na pewno były, tylko jak długo trwały w sprawie zatrzymania Oskara Krzyżaka? Czy może jeszcze w ostatnim czasie kontaktowaliście się z Rakowem? No bo to też nie jest zawodnik, który tam poszedł grać w pierwszym składzie. No tak, tak jak mówiłem, łudziliśmy się i byliśmy w stałym kontakcie i z prezesem Cyganem i z dyrektorem sportowym Grafem. Gdzieś tam się łudziliśmy, że skończy się to dla nas dobrą decyzją, że jeszcze Oskar zostanie, ale już ja zwątpiłem, jak Rakowitan doznał kontuzji tego barku w ostatnim spotkaniu, więc wiedziałem, że tych środkowych obrońców w Rakowie w tej chwili nie ma za dużo. No i już wtedy poczyliśmy kroki o pozyskanie jeszcze jednego środkowego obrońcy. Jesteśmy w trakcie, myślę, że jutro, góra pojutrze będziemy mogli opublikować ten transfer. Macie grać te mecze domowe w Wodzisławiu Śląskim, to skąd ten wybór? To była taka opcja jedyna, czy po prostu najlepsza? No ja myślę, że nie dojdzie w ogóle do tego. Ja tu, że tak powiem, wizytowałem ten obiekt sam później w czwartek, bodajże w środę rano gościliśmy na obiekcie i mieliśmy wizytację delegata Komisji Licencyjnej Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zaleceń jest bardzo dużo. Ten dostałem wczoraj, dzisiaj jest niedziela, przedwczoraj dostałem raport delegata. Zaleceń jest bardzo dużo. Nie wiem, czy damy radę, czy MOSiR Wodzisław Śląski jest przygotowany na to, żeby ten obiekt mimo wszystko dostosować do tych wymogów licencyjnych, a wiemy, że już czasu nie ma. W ogóle czyli coś tam się pozmieniało, bo no Wodzisław to był taki stadion, który był wykorzystywany w przeszłości w takich sytuacjach, a rozumiem, Nikres Jastrzemy tam choćby niedawno był. Ząb czasu tam cały czas działa i nadkrusza to, tak? No tak, infrastruktura tam pozostawia wiele do życzenia, ta zewnętrzna jest po remoncie, jest budynek główny i rzeczywiście szatnie i całe zaplecze administracyjno-sportowe jest ok, natomiast jest sporo do zrobienia na samym obiekcie. O ile murawa jest w miarę dobra, o tyle wszystko co dookoła to pozostawia wiele do życzenia i obawiam się, że może być trudno zgłosić ten obiekt do rozgrywek, więc pozostaje nam Sosnowiec. Wiadomo, w jakiej jesteśmy sytuacji. Dążymy do tego, żeby mimo tego, co opinia publiczna gdzieś tam głosi, że tak jest nam wygodnie, wcale nie, to nie jest wygodne jeździć, spędzić tyle czasu w autokarze, nie mieć handicapu własnego obiektu, nawet jakby to miał być obiekt zastępczy.
cały czas przez ten okres zimowy walczyliśmy, żeby mimo wszystko grać w mieście, z którego się wywodzimy, żeby to było na Rakowie, w Częstochowie. No nie ma tutaj decyzji, cały czas zarządcy obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie na to, żebyśmy chociaż końcówkę sezonu tutaj zagrali. Więc staramy się jeszcze powalczyć o inne obiekty, które są blisko nas, ale ich nie ma za wiele, bo myśleliśmy też o Kluczborku, ale tam nie ma podgrzewanej murawy, więc zobaczymy. No, pozostaje. W tym momencie zwalnia się Bełchatów, no bo GKS raczej nie będzie korzystał z tego stadionu wiosną, więc ewentualnie może tam uda się znaleźć ten dom dla Skry. Tak, wykonałem wczoraj telefon, ale się nie dodzwoniłem do kierownika Mosiru, do pana Michała Piotrowskiego, ale będziemy działać w tym tygodniu. Na razie te mecze, pierwsze dwie kolejki i trzecie z Sandecją mamy dograne, że gramy na boiskach rywali. Następnych umów jeszcze nie podpisywaliśmy na wynajem stadionu, bo liczymy, że mimo wszystko gdzieś się zadomowimy i będziemy mogli grać w roli gospodarza na jednym stałym obiekcie. A co się dzieje, jeśli chodzi o Częstochowę? Jaki tam jest w tym momencie problem? Bo kiedy pisałem też o tej sprawie w rundzie jesiennej, to w PZPN-ie słyszałem, że problemem był brak sektora gości, on był wtedy niegotowy. Oczywiście Raków wtedy rozgrywał spotkania w Ekstraklasie, natomiast w pierwszej lidze widocznie sektor gości jest bardziej pożądany. Co w takim razie teraz jest problemem, gdy sektor gości już jest? No nie dostaliśmy jeszcze, w zasadzie nie wysłaliśmy zapytania po oddaniu tego sektora gości. Nieoficjalnie mogę powiedzieć, że tylko rozmawiałem i on będzie przebudowywany znowu, no bo wygląda jak wygląda. No, dzięki Bogu. No właśnie. To inna kwestia. Stąd też ostatnia odpowiedź oficjalna częstochowskiego Mosiru jest taka, że obiekt w dalszym ciągu jest w przebudowie. Dlaczego nie możemy grać? No pewnie powodów jest, nie jest tylko jeden taki. Myślę, że sama logistyka, Raków ma dosyć sporą akademię piłkarską, podobnie jak my. Te mecze rozgrywane na Rakowie eliminują ten obiekt na praktycznie cały dzień, prawda? Wojska są z tyłu, to jest jeden z też powodów w rozmowach wstępnych z Rakowem, że to by był dla nich też spory kłopot. Jest kłopot eksploatacji murawy, no bo my panowie tych meczy mamy praktycznie 10, o ile się nie mylę. Więc praktycznie co tydzień gramy Raków co drugą kolejkę. No nie jest to takie proste, jakby się wydawało. Oczywiście można powiedzieć, że dla chcącego nic trudnego, ale w tym przypadku ja do końca nie wiem, nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje, ale fakty są takie, że no nie zagramy w Częstochowie i czynimy starania o grę na jakimś innym obiekcie. No. To w takim razie zapytamy już o kwestie tylko i wyłącznie sportowe. O co walczy Skra? Mówiliśmy o tej no dosyć specyficznej sytuacji w tabeli. Macie sporą przewagę nad strefą spadkową. W tym momencie przed rozpoczęciem tej serii gier były 3 punkty do strefy barażowej. Teraz bodaj jest ich 5. Natomiast to jest cały czas wszystko w zasięgu. Skra walczy w ogóle o tę pierwszą szóstkę. To jest wasz cel, czy raczej spokojne utrzymanie? Uważam, jeśli mogę dodać, że derby Częstochowy w Sosnowcu to by było coś. Byłoby coś. To rzeczywiście byłaby niesamowita rzecz. No ale o co walczymy? No niezmiennie, cel jest ten sam. Przypominam, że awansowaliśmy jako ostatnia drużyna do pierwszej ligi po tych niesamowitych barażach. Celem jest utrzymanie w lidze. Niektórzy nas tam stawiają troszeczkę wyżej, my stąpamy po ziemi bardzo mocno i twardo. Uważam, że cel jest do realizacji, natomiast jest on bardzo trudny. Moim zdaniem do utrzymania jest potrzebne 42 punkty. My mamy ich 27, trzeba zdobyć jeszcze 15, czyli wygrać 5 spotkań. A 5 spotkań to chyba, jak się nie mylę, około 30, ponad 30% wszystkich rozegranych. Jeżeli będziemy grali na wyjeździe wszystkie spotkania, to ta poprzeczka jeszcze się mocno wyżej podnosi. I to wcale nie jest łatwe zadanie. Kalendarz ten początkowy mamy dość mocny. Miedź Legnica, Podbeskidzie, Sandecja, później Zagłębie, Sosnowiec. No fajnie by było dobrze wejść w te pierwsze spotkania, bo na pewno ta presja będzie rosła z meczu na mecz. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie sprawić parę niespodzianek. Te transfery, o których panowie mówiliście, mają podnieść jakość zespołu z przodu.
Więc może sprawimy parę niespodzianek i uda się cel zrealizować. A skąd w takim razie pomysł na Krzysztofa Robskiego? On w Motorze Lublin zagrał bodaj 6 minut i to mnie ciekawi, skąd akurat ten zawodnik się u was pojawia. Tak, to też pytanie od naszego widza Michała. Tak, Michał też o to pytał na Twitterze. Krzysiek Robski chodził mi po głowie już wcześniej, zanim trafił do Motoru Lublin. Jest zawodnik o podobnej charakterystyce jak Kamil Wojtyra, który nam wypadł mocno ze składu i to skomplikowało mocno i to też może dlatego mamy tak mało bramek zdobytych. Potrzebowaliśmy silną dziewiątkę, grającą tyłem, grającą dobrze w powietrzu i grającą tyłem do bramki. Przy tym stylu, który trener Dziuka teraz chce grać, no wpisywał się gdzieś w to, no i był, że tak powiem, w naszych możliwościach finansowych, bo no mocno patrzymy przez pryzmat ekonomii, nie należymy do kryzysów tutaj na tej płaszczyźnie, więc musimy mierzyć siły i zamiary na to, co posiadamy. No i taki to był pomysł w zasadzie. Obserwowaliśmy też wcześniej, oczywiście wcześniej jeszcze były rozmowy z Motorem Lublin na wymianę jeszcze przed kontuzją Kamila Wojtyry, bo Motor Lublin był bardzo mocno zainteresowany Kamilem, żeby wzmocnić ten motor i wtedy już się ta opcja pojawiła. Teraz ją tylko zrealizowaliśmy, ale Kamil też został u nas. Chwalimy was za transfery, ale ja takie mam wrażenie, że takim największym wzmocnieniem może być powrót waszego kapitana, Adama Olejnika, po dosyć długiej kontuzji wraca. I pytanie, jaki jest jego status? Czy on będzie już gotowy od samego początku? Tak, powrót Adama to bardzo ważna rzecz, ale przypomnę, że to jest dla niego najwyższy poziom rozgrywkowy, w jakim grał i to też jest wielka niewiadoma. On jeszcze nie zaliczył debiutu przy tej kontuzji, nie zagrał w pierwszej lidze. My bardzo na niego liczymy, bo to jest też oprócz piłkarskich dobrych umiejętności, no jest dobrym duchem zespołu. Ma duży wpływ na chłopaków i mam nadzieję, że godnie zastąpi, a nawet pociągnie zespół do przodu. Przypominam, że zastąpił Stromeckiego, który odszedł do GKS-u Katowice. No i mam nadzieję, że już jutro pokaże, że warto na niego stawiać i że będzie tym czołowym zawodnikiem naszej drużyny. To jak zachęcić teraz ludzi do oglądania jutrzejszego meczu, jak mówimy o tym, że tam 0-0 pachnie bardzo mocno? Dlaczego mielibyśmy oglądać mecz Skry z Miedzią, skoro dwa zespoły, które stawiają, no bardzo mocno stawiają na defensywę, tak bym powiedział. Jak zachęcić? No ja myślę, że w tym sezonie mimo wszystko w tej rundzie zobaczymy nieco inną Skrę grającą też do przodu. Po to te transfery, po to wzmocnienie przodu, po to prawe wahadło w postaci Burmana z Warty Poznań, po to właśnie Piotrek Pyrdoł do nas dołączył. Jak zachęcić? Ja myślę, że to będzie ciekawe spotkanie. Myślę, że Miedź Legnica nie może sobie pozwolić tutaj na stratę punktów. Zapewni sobie spokój przy tych wynikach, które się w tej kolejce wydarzyły. Może odskoczyć, więc pewnie będzie mocno atakować. My liczymy na skuteczne kontry. Mam nadzieję, że nie zabraknie sytuacji podbramkowych i zachęcam szczerze do oglądania tego spotkania. Ja jestem przekonany. Że? Że będę oglądał. Aha, że będziesz oglądał. No, ale ty byś oglądał tak czy siak, nawet jakby było pewne 0-0. Sprawdzimy. Wiceprezes Skry Częstochowa, pan Piotr Wierzbicki. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Bardzo dziękuję. Widzę, panowie, że brakuje tam jakiegoś gadżetu Skry Częstochowa, to chętnie... Brakuje, zdecydowanie, tak, bo mamy tutaj sporą kolekcję, ale Skry jeszcze nie mamy, no to czas to zmienić. Dobrze, obiecuję coś dostarczyć do kanału sportowego. Dziękujemy, powodzenia w jutrzejszym spotkaniu. Wy jak mielibyście typować jutro spotkanie Skry z... A już się rozłączyliśmy? Już się rozłączyliśmy. No tak, 1-3. Tak, no pachnie tutaj jakimś takim bardziej 0-4 niż 4-4. Z całym szacunkiem dla Skry Częstochowa, to jednak Miedź i ten jej styl gry no każe sugerować, że to będzie bardzo jednostronne widowisko. Zobaczmy sobie komplet wyników do tej pory, jakie rozegrano w 21 kolejce w pierwszej lidze. A Chrobry prowadzi na razie. Właśnie miałem powiedzieć, że, bo oglądam ten mecz oczywiście, jak przystało na fana pierwszej ligi. Mikołaj Lebedyński strzałem głową pokonuje bramkarza Górnika Polkowice. Kto zostaw? Dominik Piła oczywiście.
Nie masz go w fantazy? Nie. A ja mam, chyba że sprzedałem, już nie pamiętam mojego składu. W każdym razie derby Dolnego Śląska, to zapewne o tych mówiłeś Konradowi Forenzowi, Roki, tak. O innych nawet nie pomyślałem. Tak, tak wyglądają dotychczasowe mecze. Łącznie z tym, który trwa, tego wyniku nie mamy na tabeli, ale tutaj czujny Szymon. Jutro ostatnie spotkanie z Kraczem Stachowa, Miedź Legnica. To zobaczmy sobie jeszcze, jak wyglądać będzie 22. kolejka. Czy tam jakiś hit nam się szykuje, panowie? Czy tam jest jakieś spotkanie, na które wy ze szczególną uwagą będziecie zwracać, no, de facto uwagę? Ze względów kibicowskich pewnie Zagłębie Sosnowiec GKS Katowice będzie takim ciekawym spotkaniem, a takim poza kibicowskim, no to chyba LKS z Koroną. Tak. No ja, mnie jeszcze bardzo ciekawi to, jak Widzew zareaguje na ten nieudany start rundy wiosennej. Wydaje się, że ma bardzo dobrego rywala, żeby uspokoić trochę nastroje, ale Stomil też bywał niewygodny. To w Olsztynie poległa Miedź Legnica, tak, w rundzie. Co przypominał kiedyś jeden z trenerów, Janusz Niedźwiedź, gdy trochę lekceważyliśmy Stomil. Tak. No właśnie, Stomil też pokazał, że skoro z Koroną pokazał się z dobrej strony, to dlaczego nie z Widzewem, który jest mocno rozbity. Będziemy sobie to analizować za tydzień, panowie. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Szymon Janczyk. Dziękuję. Mateusz Rokuszewski. Dziękuję. Magazyn Pierwsza Klasa, jak zwykle. No już drugi odcinek, to mogę tak mówić, w niedzielę. Do zobaczenia za tydzień.